Miasto Redutowe i Redutowskie Centrum Kultury Feniks przygotowały wydarzenie mające być alternatywą dla Dni Miasta, które ze względu na sytuację epidemiczną w tym roku nie doszły do skutku. Postanowiliśmy to zrobić w miarę bezpiecznie, czyli zaprosiliśmy do nas specjalny autobus, który udekorujemy, na którym umieścimy artystów. Cała impreza odbędzie się pod nazwą Wesoły Autobus w Redutowach. Jedziemy z muzyką. Artystami będzie orkiestra kopalni Redutowy Anna i soliści oraz małżeństwo Monika i Leszek Wilcowie. I postanowiliśmy tym autobusem objechać miasto Redutowy na tyle, na ile to możliwe w czasie od 16 do około 20. Na swojej redutowskiej trasie autobus ma 7 muzycznych przystanków. Wszystko rozpocznie się na parkingu RCK Feniks, a zakończy na redutowskim rynku. Mam nadzieję, że chociaż taka namiastka muzyczna, dni miasta, które no nigdzie właściwie jako święto poszczególnych miast się nie odbywały w tym roku, przypomną, że jesteśmy i że to właśnie sierpień, wrzesień, ten przełom czasowy, to zwykle okres, kiedy wspólnie się bawimy. Dodajmy, że na zakończenie imprezy na redutowskim rynku wręczona zostanie także statuetka Redutowika Roku. Wszystko już w najbliższą sobotę 12 września.